Cześć, witajcie ponownie w aneksie i witajcie w części drugiej na temat dziewczyny w pudełku, czyli Colin Stan. Dzięki Wam wszystkim za cierpliwość i dziś bez przedłużania, wracamy od razu do naszej historii. Tydzień temu skończyliśmy w momencie, gdy Colin Stan jest uwięziona od 6 lat, a Janice Hooker, czyli żona Camerona Hookera i oprawcy Colin. Jest przerażona pomysłem, którym jej mąż się z nią podzielił, a było to mianowicie to, aby uprowadzić i sprowadzić do ich domu kolejne kobiety. Tak docieramy do końca roku 1983. 31 grudnia wtedy wypadały 27. urodziny. Colleen. Ku swojemu zdziwieniu, wieczorem po tym, gdy dzieci poszły spać, Colin została wypuszczona z pudełka. Janice i Cameron zabrali ją do kuchni, gdzie ku swojemu zdziwieniu dziewczyna zobaczyła tort urodzinowy z płonącymi na nim świeczkami. Hookerowie zaśpiewali jej 100 lat i Colin zdmuchnęła świeczki. Nie wiem, czy pomyślała jakieś życzenie. Po wszystkim cała trójka zjadła po kawałku tortu z lodami. Tak też Colin weszła w rok 1984, który miał przynieść. Wiele zmian. Jak może pamiętacie, kilka lat wcześniej, to Cameron w ciągu dnia wypuszczał Colin z pudełka, aby móc spędzać z nią czas pod nieobecność Janice. Ale teraz to Janice zaczęła wypuszczać Colin pod nieobecność męża, aby ta pomogła jej w domowych obowiązkach, aby czytać razem Biblię, modlić się. Z czasem też Janice zaczęła wypuszczać Colin tak po prostu dla towarzystwa, na przykład po to, aby poczęstować ją ciastem, które upiekła i aby porozmawiać. W tym samym czasie Cameron planował kolejne zmiany w ich rodzinie. Znów potrzebowali wsparcia finansowego. Potrzebowali zarabiać więcej pieniędzy. Zaczął więc znów wypuszczać Colin z pudełka coraz częściej. Teraz też nie zawsze już Colin spędzała noce w pudełku. Zaczął pozwalać jej spać na podłodze, na śpiworze w ich sypialni. Jak też wyjaśnił jej, jej utrzymanie i opłaty, jakie pobierała firma, poszły w górę. Powiedział, że musi przygotować Colin do powrotu do zewnętrznego świata, bo potrzebuje, aby Colin znalazła pracę. Powiedział, że część pieniędzy, jakie w ten sposób zarobi, zostaną przez niego dla niej odłożone i może w przyszłości. Uda im się na przykład kupić dla niej małą osobną przyczepę czy coś w tym stylu, w której Colin będzie wolno zamieszkać. Tak więc rozpoczęto proces przywracania Colin do świata po ostatnich latach spędzonych głównie w pudle. Znów pozwolono jej zajmować się dziećmi, a Janice zabrała ją na spacer po okolicy, aby pokazać Colin sąsiadom. Spójrzcie, kto wrócił, mówiła. Jak wyjaśniła, Kay wróciła z Los Angeles i ma zatrzymać się u nich na jakiś czas. Dziewczyna znów była widziana pracująca w ogródku, spacerująca po okolicy, zajmująca się dziećmi hookerów. W maju tego roku Janice obwiozła Colin po małych biznesach w mieście, aby Colin mogła popytać o pracę. Tak też weszła do małego motelu w Red Bluff, prowadzonego przez kobietę, nazwiskiem Doris Myron. Colin i jej zapał do pracy tak spodobał się Doris, że zatrudniła ją z miejsca, od razu. Colin miała wrócić już następnego dnia z rana i zacząć pracę. I jak się może domyślacie, z wszystkim tym, co Colin przeszła w ciągu ostatnich lat, przez tę tresurę, można ją nazwać, jakiej została poddana w domu hookerów, Colin dała się poznać jako wzorowa pracownica. Zawsze na czas. Zawsze wykonywała wszystkie wyznaczone jej obowiązki z zapałem, z uśmiechem, nigdy nie narzekała. Doris Myron w rekordowym czasie dała jej podwyżkę i zatrudniła też do pomocy na recepcji. Wszyscy jednak zauważyli, że z Kay, bo tak się przedstawiała, jest coś dziwnego. Raz na przykład Kay powiedziała pani Myron, że ponieważ Hookerowie mają problemy z pieniędzmi, ona wszystkie zarobione pieniądze oddaje im. W zamian za dach nad głową i jedzenie. Dostaje też miesięczne kieszonkowe w wysokości 20 dolarów. Innej współpracownicy znów Kay powiedziała, że sypia na śpiworze na podłodze, ponieważ nie ma dla niej miejsca, a wszystkie rzeczy, jakie posiada, mieszczą się w jednym plecaku. Kay zdawała się też, nigdy nie mieć przy sobie pieniędzy. Do pracy jeździła na rowerze, czasem też podwoziła ją Jen. Raz pod dom Hookerów zajechała koleżanka z pracy Kay, dziewczyna imieniem Linora. i jej mąż, aby powiedzieć, że jadą na miasto napić się piwa i z jej zapytać, czy Kay może nie chciałaby pojechać z nimi. Kay przywitała ich w drzwiach i zdenerwowała się, słysząc tę propozycję i zniknęła na chwilę w domu, tak jakby poszła prosić Hookerów o pozwolenie, pomyślała Linora. Kay wróciła, mówiąc, że wszystko w porządku, i że może z nimi jechać. Ale wyjście na miasto okazało się raczej krótkie, bo Linot odkryła, że prywatnie Kay nie ma o czym rozmawiać. Nie ma żadnych zainteresowań, nie czyta książek, nie chodzi do kina, nie ma opinii na żaden temat. W czerwcu Colin poprosiła o pozwolenie na chodzenie do kościoła w każdą niedzielę i to pozwolenie zostało jej udzielone. Niedługo później razem z nią zaczęła chodzić i Janice. I od teraz obie jeździły na nabożeństwa w kościele na zadańczyka co niedzielę. Kewton nie miał nic przeciwko: sądził, że religia działa na jego korzyść. Pomagała mu w utwierdzeniu Jane i Colin, że mają mu być posłuszne. Nie przypuszczał chyba, że stanie się coś odwrotnego. Janice, która wciąż była lekko zazdrosna o Colin, zaczęła powoli zmieniać swoją pozycję. Cameron w kółko przypominał jej fragment powieści z Biblii o Sarai, żonie Abrama, która nakazała swojemu mężowi sypiać ze swoją służącą, ponieważ nie mogli mieć dzieci. Cameron próbował wpoić Janice, że obie, i ona i Corinne, są jego żonami i że powinien mieć prawo sypiać z nimi obiema. Janice, która znała w tym momencie Biblię na wylot. Rosło coraz mocniejsze przekonanie, że Bóg nie byłby przychylny takiemu układowi. Zwłaszcza, że Cameron nie zwolnił w swoich perwersjach. Z jakiegoś powodu też teraz zaczął nalegać na to, aby częściej torturować Janice niż Colleen. Próbował zmuszać je też, aby uprawiały seks nie tylko z nim, ale też ze sobą, dla jego przyjemności. W końcu zadecydował, że będzie sypiał z nimi na przemian. Dwie noce z Janice, dwie z Colin, i tak dalej. Na dodatek, wciąż mówił o swoich planach uprowadzenia kolejnych niewolnic. I najwyraźniej liczył na to, że Janice i Colin mu w tym pomogą. Janice wiedziała, że nie może na to pozwolić. Zaczęła coraz poważniej myśleć o tym, aby pójść na policję. Ale była jedna rzecz, której się bała bo uważała, że jest współwinna uprowadzenia Colin i tego, co jej się stało. Sądziła, że jeżeli Cameron zostanie zatrzymany, to i ona utrzyma wyrok i ona trafi do więzienia. A miała dwójkę dzieci, których Ani śniła porzucać. I Janice chyba nigdy tego wprost nie powiedziała, ale mam wrażenie, że właśnie gdyby nie to, gdyby nie fakt, że miała dzieci i wierzyła, że i ona poniesie konsekwencje uprowadzenia Colin, to Janice zostawiłaby Camerona i poszła na policję znacznie wcześniej. Gdy Janice tamtego lata złapała ciężką grypę i przez tydzień leżała w łóżku, kolejny wzięła wolne w pracy, aby zajmować się nią, domem i dziećmi. Złamała nawet zasadę i gdy dostała napiwek w pracy. Zamiast przekazać go w całości Kembranowi, jak zawsze robiła, kupiła za niego kwiaty dla Janice, która podobno była niezwykle wdzięczna za okazaną jej pomoc. Zdała sobie też pewnego letniego dnia w 84 roku sprawę, że Colin stała się jej najbliższą i jedyną przyjaciółką. Narastał w niej coraz większy konflikt. I zaczęła szukać rady u pastora w ich kościele. Nie miała odwagi zapytać wprost i wyjaśnić, co działo się w ich domu, ale zaczęła od mniejszych, bardziej pośrednich pytań. Poprosiła na przykład o interpretację fragmentów Biblii. Tych, do których Cameron chciał tak stale wracać, próbując przekonać ją nimi poniekąd, że musi mu być posłuszna absolutnie we wszystkim. Zaczęła zadawać też pastorowi hipotetyczne pytania, pytała o rolę żony i męża w małżeństwie i usłyszała coś zupełnie innego niż to, co Cameron próbował jej wpoić. Bo usłyszała m.in., że pismo święte zostało spisane już dosyć dawno. I jest w nim wiele fragmentów, których nie powinniśmy traktować dosłownie. I że to nieprawda, że musi godzić się na wszystkie pomysły swojego męża i nie wolno je się z nim nie zgadzać. I tak też Kościół i religia, które miały pomóc Cameronowi zniewolić Janice, zaczęły robić coś odwrotnego, zaczęły otwierać jej oczy. Janice zaczęła myśleć coraz poważniej o tym, aby odejść od męża. Podzieliła się nawet tą myślą z Colin, ależ nie możesz usłyszała w odpowiedzi Nie zostawiaj mnie z nim samej. Poza tym firma pewnie i ciebie wytropi i dopadnie. Firma Janice zrozumiała, że i z tym musi coś w końcu zrobić. I tak też nadszedł 9 sierpnia 1984 roku. Janice Hooker poszła wtedy po raz kolejny do pastora, i wciąż nie mówiąc mu zupełnie wszystkiego, Zarysowała mu ich domową sytuację, natomiast przedstawiła to raczej bardziej jako taki trójkąt miłosny. Mówiąc, że jej mąż przyprowadził do domu drugą kobietę, że zmusza ją do życia z nią, że oczekuje od nich bezkrytycznego posłuszeństwa i że myśli o rozprowadzeniu kolejnych kobiet. Przemilczała te fragmenty z porywaniem i z przemocą, ale to, co powiedziała, wystarczyło bo usłyszała od pastora, że jej mąż absolutnie nie ma racji w tym, co robi i że Janice ma wszelkie prawo przerwać to, co się dzieje. I w końcu, po siedmiu latach i po dziesięciu latach małżeństwa, Janice zrobiła właściwą rzecz. Z kościoła pojechała prosto do motelu, gdzie pracowała Colleen. Została ją w jednym z pokoi, ścielące mu łóżka. — Kay, muszę ci coś powiedzieć — zaczęła. Cameron okłamał cię we wszystkim. Kłamał o firmie, o umowie niewolniczej. Kłamał, aby cię zastraszyć, abyś została. Firmy nie ma. Cameron do żadnej firmy nie należy. I nie wiem, czy ktokolwiek z nas potrafi sobie wyobrazić, jak Colleen Stan musiała się wtedy poczuć, jakie to musiało być uczucie, gdy nagle zrozumiała, że ostatnie 7 lat jej życia. Było zupełnym kłamstwem, i że ona dała się na to kłamstwo nabrać. Po chwili obie, i Janice, i Corinne płakały. Janice błagała Colin o wybaczenie. Po chwili obie, obejmując się i z opuchniętymi od płaczu twarzami, przyszły do recepcji motelu, gdzie siedziała szefowa Colin, pani Myron. I Colin oświadczyła jej: Coś się stało, muszę się zwolnić. Ta nie śmiała pytać, co takiego się stało, ponieważ wiedziała, że to coś poważnego, ponieważ obie płaczą. Poprosiła jednak, aby Colin przynajmniej dokończyła dzisiejszą zmianę. A ta, zawsze posłuszna i zawsze przywykła do wykonywania poleceń, zgodziła się i spędziła resztę dnia sprzątając, zmieniając pościel, płacząc przy tym cały czas. Na koniec zmiany, Colin pożegnała się, zabrała swoje rzeczy. I poprosiła, aby pani Myron zaczekała z wysłaniem jej jej ostatniej wypłaty. Jak powiedziała Camden Hooker nie dostanie już więcej jej pieniędzy. Janies odebrała ją z pracy i pojechało razem do kościoła, aby prosić pastora o pomoc, o radę. Ten pewnie niewiele mógł zrozumieć z ich prędkiej i spanikowanej opowieści, gdy kobiety płacząc, próbowały zalacjonować mu wydarzenia ostatnich siedmiu lat. Zrozumiał tyle, że Kay była przetrzymywana w domu Hookerów wbrew swojej woli, a Cameron poddawał ją i Janice wymyślnym torturom. Poradził im więc, aby od razu pojechały do domu, zebrały dzieci, spakowały się i wyniosły, gdzie pieprz rośnie. Pojawił się problem, jak zorientowała się Janice. Zrobiło się późno i Cameron miał za niedługo wrócić do domu z pracy. Nie miały czasu, aby się spakować i zabrać dzieci przed jego przyjazdem. Pastor pewnie powinien był im poradzić, aby poszły na policję, albo w ogóle zabrać je tam, tak, aby mogły złożyć zeznania i w towarzystwie policjantów przyjechać do domu i wszystko zabrać. Ale chyba nie zrozumiał wtedy dokładnie istoty problemu, tego, jak poważna jest sytuacja. Mam nadzieję, że tak było, bo w innym wypadku nie potrafię zrozumieć, dlaczego nie podniósł słuchawki i razem nie zadzwonił na policję. Ale tak czy inaczej, Poradził im, aby wróciły do domu, jakby nigdy nic. I udawały, że nic się nie stało, nic mu nie mówiły, a jutro, gdy Cameron wyjdzie do pracy z dana, aby spakowały się, zabrały dzieci i uciekły. Ustalili, że powinny przeprowadzić się do rodziców Janies. Tam będą najbezpieczniejsze. Tak więc zgodzili się na ten plan i kobiety ruszyły do domu. Colin powie później, że bała się całe popołudnie, cały wieczór, całą noc. Że Janice nie wytrzyma presji i że w którymś momencie tego wieczoru powie wszystko Cameronowi, albo że przynajmniej zmieni zdanie. I to było bardzo ryzykowne. Janice i Colin nigdy nie powinny były tam wracać. Gdyby Cameron przyłapał je na próbie ucieczki lub zaczął coś podejrzewać, Janice i Colin byłyby w dużym niebezpieczeństwie. Cameron przecież już raz groził Janice, że ją zabije, ale działały zgodnie z planem. Wróciły do domu ugotowały kolację, którą wszyscy razem zjedli, po czym Janice zajęła się dziećmi, położyła je spać, a potem i oni poszli spać. Cameron był zaskoczony, gdy Janice powiedziała, że nie czuje się dobrze tego dnia i zamiast spać z nim na łóżku, poszła spać na podłodze obok kolin. Nie poświęcił temu jednak zbyt dużo czasu. I następnego dnia rano, skoro świt wstał i o piątej wyszedł do pracy. W sekundzie, gdy zamknęły się za nim drzwi, Colin i Janice były na nogach. Spakowały najpotrzebniejsze rzeczy, zebrały dziewczynki i w południe były już w domu rodziców Janice, którzy mieszkali w okolicznym miasteczku w Gerber. Nie wiem, jaka była reakcja Camerona, gdy wrócił tamtego popołudnia do domu i zastał ten pusty, ale dałabym wiele, aby zobaczyć jego minę w tamtym momencie. Rodzice Janice znów byli zaskoczeni nagłym przyjazdem córki z jej dwójką małych dzieci i z dziewczyną, którą, jak uważali, była tylko niańką. Ale bez zbędnych pytań, przyjmując za wyjaśnienie, że w ich małżeństwie nastąpił jakiś kryzys, pozwolili im zostać. Janice i Corinne spędziły popołudnie i wieczór dyskutując, co dalej. Na początku chciały trzymać się razem. Nie tyle ze względu na tą przyjaźń, jaka się między nimi zrodziła, ale na dzieci. Colin była do nich mocno przywiązana i w ciągu ostatnich lat, mimo wszystko, zaczęła czuć się jak ich rodzina. Obawiała się też, że w stanie, w jakim była Janeys, ta nie byłaby w stanie zająć się córkami. Debatowały, rozważały, czy zostać tam, gdzie są, czy może przenieść się na południe do Riverside i zamieszkać z ojcem Colin. Aby być jeszcze dalej od Camerona. Ale ostatecznie zdecydowały się rozdzielić. Janice została u swoich rodziców, a Colin pojechała do ojca. Następnego dnia rano Janice zawiozła ją na stację autobusową i Colin kupiła bilety na autobus jadący do Los Angeles. Przed odjazdem jednak zadzwoniła jeszcze do Camerona. To miało pomóc podkreślić jej, jej niezależność i zaznaczyć, że się od niego odcina. Chciałam ci tylko powiedzieć, że wiem, że mnie okłamałeś. Wyjeżdżam i nie ma sposobu, abyś mnie zatrzymał, oświadczyła mu. Jak później powie, nie zapamiętała, co jej odpowiedział, ale zapamiętała jedno. To spłakał się. A zatem Colin wróciła do domu swojego ojca, który przywitał ją z otwartymi ramionami, również nie zadając na początku zbędnych pytań. On, jego żona i siostry Colin byli zwyczajnie szczęśliwi, że ta wróciła. W ciągu kolejnych tygodni i miesięcy, Colin powoli otworzy się i zacznie dzielić się z nimi tym wszystkim, przez co przeszła. Gdybym miała postawić się na jej miejscu, to nawet nie potrafię sobie wyobrazić, jak w ogóle zaczęłabym opowiadać i wyjaśniać to, wszystko, co działo się przez ostatnie 7 lat. Colin też praktycznie codziennie będzie rozmawiać przez telefon z Janies. A potem też i z Cameronem, który oczywiście potem już domyśli się, gdzie Colin wyjechała. Kilka dni po odejściu Janice i Colin, gdy Cameron był sam w domu, ten zadzwonił do Colin, ponieważ był głodny. Zawsze wręczał się nimi i praktycznie nigdy nie gotował. I teraz potrzebował pomocy w przygotowaniu czegoś do jedzenia. Colin poinstruowała go przez telefon: jak zrobić kanapkę z tuńczykiem. I decyzja Colin, aby wyjechać i znaleźć się jak najdalej od swojego oprawcy, była właściwa, bo Janie została u swoich rodziców jedynie na tydzień. O dziwo, jak się na początku obawiała, Camden nie przyszedł, rozszalały z wściekłości, i gotowy ją zabić. Zamiast tego zaczął wyzwaniać, płacząc i błagając o przebaczenie, prosząc, aby wróciła z dziećmi. Obiecywał, że się zmieni, że pójdzie na terapię. Janice była w kropce. Nie odważyła się nikomu powiedzieć całej prawdy o Colin, o znęcaniu się itd. Jej rodzice, znajomi, wszyscy sądzili, że chodzi o jakiś niewinny małżeński kryzys. Radzili jej, aby dała swojemu dziesięcioletniemu małżeństwu szansę. Janice wytrzymała tydzień, po czym zabrała dziewczynki i wróciła do Camerona. A ten rzeczywiście starał się zmienić, jak to obiecał. On i Janice zaczęli chodzić razem do kościoła oraz na konsultacje do pastora, któremu Janis zaczęła opowiadać o fetyszach swojego męża. No ale właśnie, zdaje się znów, że ich rozmowy z pastorem ograniczyły się głównie właśnie do fetyszu, do tego, że Cameron ma swoją kolekcję Batów, kajdanek, że czerpie przyjemność z torturowania kobiet. Ale chyba ominęli wtedy lub mocno przekłamali. Historię tego, jak uprowadzili Colleen i wszystko to, przez co ta przeszła. Bo chyba tylko tak można wytłumaczyć to, że pastor dalej nie wezwał policji, czy przynajmniej nie poradził tego Janis. W ramach terapii, terapii w cudzysłowie, Janis zasugerowała, że powinni spalić wszystko to, co łączyło Camerona z tym jego tak zwanym dawnym życiem. To jest wszystkie erotyczne zabawki, czasopisma. Wszystko to, co Cameron zgromadził i zbudował, aby torturować Janis i Colleen. Bo w ich rozumieniu to to było problemem, jego fetysz. Także spalili większość tych rzeczy. Z dymem poszła też umowa niewolnicza Colleen. I większość zdjęć, które Cameron wykonał. Ponieważ on czasem, torturując Janice czy Colleen, robił im zdjęcia. Wszystko tak też poszło z dymem w ich ogrodzie. Intencje Janis były pewnie dobre... Ale tym sposobem zniszczyli też wiele istotnych dowodów. Oboje pozostali w kontakcie z Colin telefonicznym i listownym. W jednym z listów Colin napisała, że wybacza im wszystko, przez co przeszła w ciągu ostatnich lat, że próbuje zostawić to za sobą i żyć dalej. I rzeczywiście, z pozoru, Colin wróciła do normalnego życia. Znalazła pracę prawie od razu. Została zatrudniona w szpitalu przy sprzątaniu. Co niedzielę też chodziła do kościoła, próbowała nawiązywać nowe znajomości, nowe przyjaźnie. Chciała odzyskać bezpowrotnie stracone 7 lat życia. A jej rodzina, im więcej dowiadywała się o tym, co Colin przeszła, tym bardziej się w nich gotowało. Nakłaniali Colin, aby poszła na policję. Ale ta nie chciała. Za to jeden z jej kuzynów. Zadzwonił do Hookerów z wezwiskami i groźbami, gdy usłyszał o tym, co zdobili Colin. A ta znów pisząc do nich kolejny list, poniekąd przeprosiła ich za zachowanie swojego kuzyna. Wyraziła też nadzieję, że skrucha Camerona i chęć poprawy są szczere. Życzyła mu powodzenia w jego terapii, bo, jak pisała, uważa, że zasługuje na drugą szansę. Wszystkie listy podpisywała tak samo. Kocham Colin, w nawiasie K. I to jest chyba właśnie jeden z powodów, dla których wtedy ani Janice, ani Colin nie poszły na policję. Wyobrażały sobie, że mogą go zmienić, naprawić i że będzie to lepsze rozwiązanie niż pójście na policję. Ale nikt chyba nie wierzy w to, że Cameron Hooker mógł się zmienić, czy zwyczajnie wyleczyć z sadyzmu chodząc do kościoła i paląc swoje rzeczy. Ponieważ nie było poprawy, nie było postępów w terapii, jesienią 1984 roku Janis w końcu po raz drugi spakowała się, zabrała dzieci i wyprowadziła. Tym razem na dobre. Wciąż jednak dręczyły ją obawy. Co teraz? Co Cameron zrobi teraz, gdy jest sam? Pewnego dnia pod jego nieobecność pojechała do ich domu i odkryła, że jej mąż od nowa zaczął gromadzić pornografię, kajdanki i inne zabawki. Poczuła ukłucie niepokoju, czy nie będzie kwestią czasu, aż Cameron, teraz zupełnie samotny, uprowadzi kolejną kobietę. Wciąż nie mogła zdobyć się na to, aby pójść na policję. Bała się, że i ona trafi do więzienia. A nie mogłaby znieść porzucenia swoich córek. Janice w końcu znalazła kogoś, kogo zdecydowała się poradzić. Zupełnie przypadkiem. Zaprzyjaźniła się z recepcjonistką z gabinetu jej lekarza i jak to często bywa, czasem łatwiej otworzyć się przed kimś obcym niż przed bliskim czy rodzicem. I tak też podczas spotkania z Koni, bo tak jej było na imię. Janice opowiedziała jej o ostatnich siedmiu latach, o tym co się wydarzyło i w końcu usłyszała od kogoś postronnego, co powinna zrobić. Idź na policję, usłyszała. Koni dodała coś jeszcze, coś czego Janice nigdy wcześniej nie wzięła pod uwagę, bo koni zapytała, jaką masz pewność, że on któregoś dnia nie skrzywdzi waszych córek? I to wystarczyło. Janice nigdy wcześniej o tym nie pomyślała. Ale teraz ta perspektywa ją zmroziła. Wciąż nie potrafiła zdobyć się na to, aby pojechać czy zadzwonić na policję sama. W szczególności, gdy nie miała teraz koliny, która zawsze mogła jej wszędzie towarzyszyć. Pojechała więc z powrotem do kościoła, szukając wsparcia. I poprosiła pastora o powiadomienie dla niej policji. Co ten w końcu uczynił. I tak też po wszystkich tych unikach Janice... Zalewając się łzami, opowiedziała w końcu policjantom prawdę. Oczywiście streszczenie i wyjaśnienie wszystkiego, co działo się podczas ostatnich siedmiu lat, zajęło niemało czasu. A Janice z początkowo miała opory z przyznaniem się do niektórych rzeczy. Nawet gdy zapewniono ją, że otrzyma immunitet, jeżeli zezna przeciwko hookerowi. Policjanci mieli jednak dużo podejrzeń i wątpliwości. Bo oto James Hooker opowiada im o uprowadzeniu i przetrzymywaniu kobiety, która kilka miesięcy wcześniej wyprowadziła się od nich i wyjechała, nigdy niczego nie zgłaszając na policję. Ale gdy skontaktowali się z Colin Stan, która też potwierdziła słowa Janice, 18 listopada Cameron Michael Hooker został w końcu aresztowany. Poinformowany o swoich prawach, od razu poprosił o adwokata. I gdy informacje o uprowadzeniu, przetrzymywaniu i męczarniach, jakie przeszła Colin, zaczęły wychodzić na światło dzienne i zaczęły pisać o nich gazety, między innymi, opinia publiczna była podzielona. Niepewni byli w szczególności ci, którzy znali Colin, czy też K, bo pod takim imieniem ją znali, bo przecież ta pracowała w motelu. Zdawała się być miła, zadowolona z życia, zagadnięta zawsze zatrzymywała się, aby wymienić uprzejmości, chodziła sama na spacery, uprawiała jogging. Jakim cudem ta kobieta była ofiarą uprowadzenia i była jeszcze niewolnicą hookera? Ludzie nie mogli tego pojąć. Dodatkowo, zarówno Cameron, jak i Janice, to zdawali się być przemili ludzie. Cameron był ułożony, grzeczny, miły, zawsze gładko ogolony, a nie żaden hipis. Wiadomo, oklepane, dzień dobry zawsze mówił, taki przemiły człowiek. W żaden sposób nie wpasowywał się w ten archetyp gwałciciela, czy porywacza, który to większość ludzi wciąż miała zakodowane w głowie, czyli podejrzanego, zaniedbanego typa, często bez pracy, bez rodziny, z marginesu społecznego. Cameron Hooker był tego przeciwieństwem. I zaraz pojawiły się głosy, że oskarżenia przeciwko niemu muszą być pomówieniami. Że może Janice, na przykład zazdrosna o Colin, może chciała wpakować męża w kłopoty, może zmyśliła wszystkie oskarżenia. Gdy jednak Colin potwierdziła słowa Janice, pojawiły się plotki, że to one musiały razem coś zaplanować, że spiskują, aby biednego hookera pogrążyć, że pewnie są lesbijkami. Albo że może ten zerwał z nimi obiema, i te teraz się mszczą, i tak dalej. Takie były pomysły. Do tego zaczęło jeszcze dochodzić typowe obwinianie ofiary: że Kolin wyglądała zbyt dobrze, aby być ofiarą porwania czy przemocy, że nosiła krótkie spódniczki czy zbyt obcisłe sukienki, i tak dalej. I możliwe, że wielu dałoby wiarę tym pomysłom, i w sumie nie wiadomo, jakby się to dalej potoczyło, jakby się to skończyło. Gdyby nie to, że sam Cameron Hooker przyznał się do uprowadzenia Colin i przyznał policjantom, że przynajmniej część relacji Janice i Colin jest prawdziwa. Bo jego wersja wydarzeń, której trzymał się do końca, była taka, że rzeczywiście uprowadził Colin przy pomocy Janice i był winien przetrzymywania i torturowania jej. Tutaj przyznał się do wszystkiego i zgodził się ze wszystkim, co Janice i Colin opowiedziały. Lecz to zbieżność pojawiała się później, bo on powiedział, że w pewnym momencie zdecydował się wypuścić Colin, uwolnić ją, ale ta dobrowolnie została z własnej nieprzymuszonej woli, ponieważ zakochała się w nim. Taka była jego wersja. Może trochę inna ale wciąż to, co powiedział, wystarczyło, aby postawić mu szereg zarzutów o uprowadzenie, przetrzymywanie, przemoc fizyczną, gwałty i wiele innych. Bo gdyby nie to, możliwe, że sprawa potoczyłaby się inaczej na korzyść Kemptona Hookera. Bo policja i prokuratura w pierwszych rozmowach z Colin Stan nie mogą uwierzyć w jej, jak to później nazwali, apatyczność i bierność. Pytana o to, co przeszła, Colin opowiadała o swoich przeżyciach bez emocji, bez gniewu, w odróżnieniu od innych ofiar gwałtów czy przemocy i porwań, które zwykle pałają rządzą zemsty. Do wszystkiego podchodziła raczej apatycznie. Opowiadała o wszystkim, co ją spotkało, bez afektu, zawsze tym samym, monotonnym głosem. Były momenty, kiedy sądzono, że proces hookera może w ogóle nie dojść do skutku, ponieważ Colin, która oczywiście była tutaj najważniejszym świadkiem, nie była zbyt skłonna, aby zeznawać. Na początku zgodziła się zeznawać, jak wyjaśniła, aby upewnić się, że Cameron Hooker nikomu już nigdy więcej nie zrobi krzywdy, ale nie szukała zemsty, jak wyjaśniła, ponieważ mu wybaczyła. Gdy zdała sobie sprawę, że udział w procesie będzie od niej wymagał wzięcia kilku dni wolnego i podróży z powrotem do Red Bluff, prawie się wycofała. Niestety, jak wiemy, Hookerowie zdołali zniszczyć większość dowodów. Dowodów, że Colin w ogóle przebywała w ich domu. Spalili większość zdjęć, umowę o niewolnictwo, ale było kilka rzeczy, które przegapili. Bo Cameron zapomniał o tym, że kiedyś sfotografował tę umowę, i zachował negatyw, negatyw, który później został znaleziony przez policję podczas przeszukania domu i który stał się ważnym dowodem, bo potwierdzał wersję wydarzeń Janis i Colleen. Później znaleziono jeszcze więcej obciążających negatywów, bo znaleziono sporo zdjęć Janis. Cameron Hooker miał zwyczaj robić zdjęcia swoim ofiarom, gdy te były związane, powieszone i bezbronne. Mimo, że wydawało mu się, że zniszczył wszystkie zdjęcia Colin, to policji pośród zdjęć Janis udało się znaleźć dwa, które najwyraźniej zostały przegapione i wylądowały tam przez przypadek. Zdjęcia te przedstawiały związaną i wiszącą Colin. Znów kolejny istotny dowód. W czasie procesu przedstawiono też m.in. pudełko, które to zakładano Colin na głowę, jak i rekonstrukcję. Pudełka, w którym Colin spała. Wciąż jednak prokuraturę martwiła jedna rzecz. Czy ława przysięgłych da się przekonać, że Corinne zostająca z hookerami pozornie dobrowolnie, wychodząca na zakupy, pobiegać, pracująca, odwiedzająca swoją rodzinę? Czy to wystarczy, aby przekonać ich, że ona rzeczywiście była uwięziona? Czy rzucenie hasła, pranie mózgu? Wystarczy, aby ich przekonać. Wtedy już istniał taki termin jak Syndrom Sztokholmski, pokuty po 1973 roku, kiedy to w Sztokholmie doszło do napadu na bank z wzięciem zakładników, którzy w ciągu sześciu dni, gdy byli przetrzymywani, nawiązali przyjazne relacje z napastnikami, ze wzajemnością. Po uwolnieniu jeden z nich nawet zaczął zbiórkę pieniędzy na Adwokatów dla swoich napastników. Wynik procesu więc nie zapowiadał się na początku obiecująco. Prokuratura wciąż pamiętała sprawę sprzed 10 lat z Kalifornii, kiedy to uprowadzona dziedziczka, Patty Hearst, po kilku tygodniach przetrzymywania, przyłączyła się do swoich oprawców i razem z nimi uczestniczyła w popełnianych przez nich przestępstwach, m.in. w napadzie na bank. Wtedy syndrom sztokholmski i hasła takie jak pranie mózgu nie wystarczyły, bo Patti usłyszała wyrok skazujący za przestępstwa popełnione razem ze swoimi porywaczami. W czasie, gdy Cameron Hooker oczekiwał na proces, prasa doniosła o innym zaginięciu, z którym ten może być powiązany. W roku 1976, a więc na rok przed uprowadzeniem, Colin. Zaginęła osiemnastoletnia Mary Elizabeth Spanhake z miasta Chico w północnej Kalifornii. Mary Elizabeth pojechała tamtego dnia ze swoim chłopakiem, John Badut mu było, na targ, gdzie podobno pokłócili się mocno, chociaż nie wiem o co poszło. I Mary, mimo że z nim przyjechała, zostawiła go tam i poszła, jak przypuszczał, pieszo do domu. Z tym, że nigdy do domu nie dotarła i ślad po niej zaginął. I jak doniosła wtedy prasa, Janice Hooker miała zeznać policjantom, że to jej mąż uprowadził i zabił Elizabeth. Jakiś czas później będzie chciała wycofać te zeznania, ponieważ zrozumie, że jeżeli Cameron zostanie skazany za morderstwo, to może grozić mu kara śmierci. Coś, z czym Janice nie mogłaby się pogodzić. Potem, gdy jej mąż został aresztowany, Janice targały sprzeczne emocje. Z jednej strony wierzyła, że w końcu zrobiła właściwą rzecz. Z drugiej czuła się winna, że wpakowała swojego męża i ojca swoich dzieci za kratki. Elizabeth zaginęła z Chico 31 stycznia 1976 roku. I to, co mnie uderzyło, to to, że Chico znajduje się prawie 70 kilometrów od Red Bluff i że Elizabeth zaginęła prawie dekadę wcześniej, wydarzeń, o których teraz mówimy, gdy Janice miała 18 lat. Zaginięcie Elizabeth nie było jakoś szczególnie głośne w tamtym czasie. Jeżeli założymy, że Janice mogła skłamać w tej sprawie, to zastanawiające jest, skąd w ogóle wiedziała o tej sprawie i znała sporo detali. Według książki o tytule. Perfect Victim, perfekcyjna ofiara, napisanej przy pomocy prokurator, która przy sprawie pracowała. Janice już podczas pierwszej rozmowy z policją zrelacjonowała całe uprowadzenie Mary Elizabeth i jak to wszystko miało przebiec. Miało to wyglądać mniej więcej tak, że 31 stycznia Janice i Cameron byli w Chico i jechali drogą. I nagle Cameron zobaczył samotną dziewczynę idącą poboczem. Zatrzymał się i zaoferował jej podwózkę. Ta zgodziła się i poprosiła o podwiezienie jej w kierunku jej mieszkania przy Rio Lindo Avenue. Zaczęli więc jechać w tym kierunku. Ich pasażerka przedstawiła się jako Marlis. I rzeczywiście, Mary Elizabeth używała czasem imienia Marlis. Coś o czym nie każdy wiedział. Cameron zajechał pod jej blok, ale gdy ta próbowała wysiąść z samochodu, on wysiadł razem z nią, złapał ją za włosy i wciągnął z powrotem do auta. Stamtąd wszystko potoczyło się podobnie jak w przypadku Colin. Zatrzymali się w odludnym miejscu, gdzie Mary Elizabeth została związana, a jej głowa umieszczona w pudełku tym samym, w którym później umieszczono głowę Colin Sten. Stanton Hookerowie pojechali do ich domu przy Oak Street w Red Bluff i ponownie zatrzymali się po drodze na szybkiego burgera i frytki, aby zabić czas w oczekiwaniu na zachód słońca. Pod osłoną nocy Cameron sprowadził przerażoną dziewczynę do piwnicy, gdzie tak samo jak w przypadku Colin powiesił ją i zaczął smagać batem. Z tą dusznicą, że Marlies za wzięcie walczyła, hałasowała i krzyczała. Wydawała też głośne jęki, nawet zakneblowana. Hooker więc, bojąc się chyba, że sąsiedzi coś usłyszą, włożył jej nóż w usta, próbując przeciąć struny głosowe. Co ciekawe, Colin Stan później powie, że Cameron często groził jej, że jeżeli będzie za dużo mówić czy krzyczeć o pomoc, to firma poddaje ją operacji usunięcia strun głosowych. Raz miał jej też powiedzieć, że sam kiedyś taki zabieg przeprowadził. W którymś momencie Marys poprosiła o kawałek papieru i długopis. Gdy te zostały jej podane, napisała, że jej chłopak ma dużo pieniędzy i że zapłaci za nią wysoki okup. Cameron odmówił, pieniądze go nie interesowały. Znęcał się nad nią dalej. Jednak z jakiegoś powodu był zdecydowanie bardziej brutalny niż w przypadku Colin Stan. Między innymi miał do niej strzelać z wiatrówki. Jeszcze tej samej nocy Cameron udusił Mary Elizabeth i około drugiej w nocy zakomunikował to zaszokowanej Janice, która cały ten czas była na górze domu. Przy jej pomocy Cameron zawinął ciało dziewczyny w dywan. I załadowali je do samochodu. Pojechali autostradą numer 44 w kierunku gór, i tam gdzieś, Janice nie była pewna gdzie, przy jej pomocy Cameron zakopał ciało Mary's. gdzieś mniej więcej kilka metrów od rzadko uczęszczanej gruntowej drogi, w środku lasu. Cameron miał też spalić większość rzeczy Mary Elizabeth, poza jej złotym zegarkiem. Które zatrzymał sobie na pamiątkę i który nosił przez jakiś czas, aż w końcu w wyniku wypadku zegarek uległ zniszczeniu, gdy był w pracy i Kebron go stracił. Jedna z jego współpracownic później powie, że zapamiętała i zauważyła właśnie, że ten rzeczywiście przez jakiś czas nosił złoty damski zegarek, ale ciało Marii Elizabeth do dziś nie zostało znalezione. Na potwierdzenie tego, co się z nią stało, mamy tylko słowa Janice, które moim zdaniem wciąż mają dosyć duże znaczenie, bo ta zdawała się wiedzieć niezwykle dużo o Mary Elizabeth, m.in. o ksywce Marlis, jakiej używała, o tym, co Marlis miała przy sobie, i tak dalej. też opisać, w co dziewczyna była ubrana bo w dżinsy i sweter. Ten sam opis podał jej chłopak, potem gdy widział ją po raz ostatni. Swoją drogą, bo o tym chyba jeszcze nie wspomniałam, John Baru, chłopak Mary, który był ostatnią osobą, która ją widziała przed zagnięciem, do tego czasu był uważany za podejrzanego numer jeden. Nie było żadnych dowodów, aby go o coś oskarżyć. Również przeszedł pomyślnie test wykrywaczem kłamstw, ale mimo wszystko był ostatnią osobą widzianą z Mary Elizabeth. Jeszcze na dodatek pokłócili się na ten ostatni raz. Jej rodzice, jak i podobno właśnie wiele osób z jej rodziny, z jej najbliższego grona, wciąż gdzieś tam właśnie jego podejrzewało. Dopiero zeznania Janice rzuciły nowe światło na sprawę i zdjęły z Johna Baru ciężar podejrzeń. Gdy pokazano jej zdjęcie Mary Elizabeth obok zdjęć innych przypadkowych kobiet, Janice od razu wskazała jej zdjęcie. Zapytana, jak bardzo jest tego pewna w skali od 1 do 10, odpowiedziała, że 9. Jest więc mało prawdopodobne, że Janice usłyszałaby o zaginięciu Mary Elizabeth, bo to przeszło bez większego szumu. Jeżeli założymy, że policjanci nie podzielili się z nią z jakiegoś powodu faktami na temat tej sprawy, to wiele wskazuje na to, że Janice powiedziała prawdę. Policjanci później zabiorą ją w góry w okolice, którą Janice wskazała jako tę, gdzie mieli zakopać ciało Marii Elizabeth, ale niestety upłynęło zbyt dużo czasu i kobieta nie potrafiła wskazać dokładnie konkretnie tego miejsca. Poza tym, ponieważ tamtej okolicy wtedy dużo się zmieniało, to nikt nie był nawet pewien, czy ta droga, przy której mieli zakopać jej ciało, wciąż w ogóle jeszcze istniała. Oczywiście nie ma możliwości, aby przekopać cały las, kilka hektarów na przykład. Widziałam też informację, ta informacja pojawia się m.in. na przykład na anglojęzycznej Wikipedii na temat tej sprawy, że gdy Colleen Stan była przetrzymywana w piwnicy w domu przy Oak Street, to że Cameron Hooker trzymał tam i pokazywał jej zdjęcie Mary Elizabeth Spanhake. Zamiast nie udało mi się potwierdzić, skąd te informacje pochodzą, jak i ta książka, o której wcześniej wspomniałam, również o tym milczy, a ta została napisana przy pomocy prokurator, która właśnie dosyć szeroko opisała tę sprawę Marię Elizabeth, a ona o tym nie wspomina, więc nie jestem pewna, czy ten detal ze zdjęciem jest prawdziwy, czy nie. Niestety, Cameron Hooker nigdy nie usłyszał zarzutu uprowadzenia i zamordowania Mary Elizabeth Spanhake. Bo zeznanie Janice, jakkolwiek wiarygodne, zgodne z faktami i przekonujące, nie było w tym wypadku wystarczające. Potrzebne byłoby znalezienie ciała Mary, albo jakikolwiek dowód, że ta kiedyś przebywała w domu Hookerów, a takich nie było. Ale przeczytałam jeden mały szczegół, który mnie osobiście utwierdził w przekonaniu, że Janie Sucker musiała powiedzieć prawdę. A było to to, że gdy prokuratura poinformowała adwokata Kemrona o tym, że badają sprawę z pan Hake, ten po konsultacji z klientem wrócił do nich z informacją, że Kemron zgodzi się przyznać przed sądem do uprowadzenia Colin Sten, jeżeli prokuratura zapomni na razie o sprawie Spanhake, Dla mnie jest to takie pośrednie przyznanie się, że Cameron jest chyba tutaj czemuś winny, jeżeli właśnie o Mary Elizabeth chodzi. I rozumiał słusznie, że jeżeli będzie mu się z czegoś łatwiej wywinąć, czy dostać lżejszy wyrok, to łatwiej będzie mu z zarzutami o uprowadzenie niż o morderstwo. I mówiąc w końcu o jego procesie, już teraz trochę krócej. Na sali sądowej oczywiście przedstawiono długą i skomplikowaną historię uprowadzenia i przetrzymywania Colin. I do tego Cameron Hooker się przyznał. Utrzymywał jednak, że przez większość czasu Colin została z nimi nie dlatego, że miała wyptany mózg, czy że czymś ją straszył i jej groził, ale dlatego, że się w nim zakochała. I została z własnej woli. Jego adwokat podkreślił też. Że gdy Colin opuściła Red Bluff, to nigdy nie poszła na policję. Zwyczajnie ponieważ nie uważała, że doszło do jakiegoś przestępstwa, to Janey spowiadomiła policję, ponieważ była zazdrosna o zażyłość pomiędzy jej mężem i Colin. Jego obrońca podkreślił też, że Colin po powrocie do Riverside spędziła łącznie wiele godzin rozmawiając z hukarem przez telefon. Pojawiły się sugestie, że Colin za nim tęskniła. Że tęskniła za Red Bluff, że myślała o ich domu jako o swoim domu i że planowała tam wrócić. Kolejna rzecz, znów zazdrość, miała popchnąć Janice do pójścia na policję a nie to, że obawiała się, że Cameron skrzywdzi kolejną osobę. Nie było wątpliwości, że Cameron Hooker posiadał kolekcję narzędzi tortur. I że znęcał się nad Colin i nad Janis. Na popadcie tego na sali sądowej zaprezentowano jego kolekcję. Zaprezentowano też pudło, które zakładano Colin na głowę. Przedstawiono rekonstrukcję pudełka, w którym Colin miała spać. Oraz co podobno zdobiło piorunujące wrażenie na ławie przysięgłych, pokazano zdjęcia powieszonej i torturowanej Janis, które Cameron wykonał na przestrzeni lat. Oraz dwa zdjęcia powieszonej Colin, które cudem uniknęły spalenia. Cameron Hooker nie mógł więc zaprzeczyć, że obie kobiety cierpiały z jego ręki, ale on utrzymywał, że było to za zgodą wszystkich stron: że on był sadystą, ale Janice i Colin były masochistkami, i że godziły się na wszystko, co im robił. Jego obrońca podkreślił, że Colin wyznała Hookerowi miłość. I że większość tego, czemu została poddana, odbyło się za jej zgodą. Potwierdzeniem na to wszystko miały też być liściki i kartki, które Colin dała Hookerowi w 80. roku. W których to wyrażała swoją miłość, mówiła o pragnieniu, aby mieć z nim dziecko. Colin odpowie potem na to, że wyznała Cameronowi miłość, ponieważ odkryła, że jeżeli jest mu posłuszna i okazuje mu uczucia to dostaje coś podobnego w zamian, lżejsze traktowanie. I wierzyła, że budując z nim dobrą relację, poprawia swoją sytuację. Na świadka wezwano też córki Hookerów. Wezwanie dzieci na świadków w takich sprawach nie jest częste, w szczególności, gdy muszą zeznawać przeciwko swojemu rodzicowi. Ale w tym wypadku prokuratura uznała, że ich relacja jest istotna. Poza Cameronem, Colini i Janis, ich córki były jedynymi, Zawsze obecnymi w domu. I mała Kafi, wtedy dziewięcioletnia, zeznała, że Colin mieszkała z nimi przez kilka lat, zajmowała się domem, jak i ją i jej młodszą siostrą. Ale jak wyjaśniła, były momenty, czasem trwające kilka miesięcy lub kilka tygodni, kiedy Kay, no bo pod takim imieniem ją znała, znikała. To był ten czas, kiedy. Colin zapewne spędzała większość czasu zamknięta w pudle pod łóżkiem. Kafi zeznała też, że był czas, kiedy Kay spała w łazience z innych istotnych zeznań. Zeznał też lekarz, który dokonał oględzin ciała Colin Stan i jej blizn, mimo że mimo wszystko nie było ich zbyt dużo. Blizna na piersi od przypalania, jak wyjaśniła Colin, i blizny na jej udach Te od rażenia prądem, jak wyjaśniła. Lekarz zauważył też, że na jej prawym nadgarstku i wokół kostek są ślady wskazujące na to, że kolin była często wiązana i spięta kajdankami. Innym istotnym, możliwie najważniejszym, zeznaniem było też zeznanie doktora Christophera Hatchera, psychologa i badacza, którego zainteresowania skupiały się w szczególności na psychologii ofiar, zakładników, sekt. W przeszłości badał m.in. członków świątyni ludu Jima Jonesa. Samo przedstawienie jego wykształcenia i doświadczenia na sali sądowej zajęło 10 minut. I dr Hatcher wyjaśnił w całkiem przystępny i zrozumiały dla lajka sposób, jak działają mechanizmy, które spowodowały, że Colin zupełnie poddała się woli Camerona Hookera i że została przez niego zmuszona do absolutnego posłuszeństwa. I że w istocie była przez cały ten czas uwięziona, mimo że z zewnątrz zdawało się, że jest zupełnie wolna. To, czemu Colin została poddana, jak wyjaśnił, podobne jest do tego, co robi się na przykład z więźniami politycznymi w krajach, które zaniczą sobie prawa człowieka. Wyjaśnił, że Cameron Hooker, czy to celowo, czy może poniekąd przypadkowo zupełnie, przeprowadził to prawie bezbłędnie. Uprowadził Colin, odcinając ją zupełnie od świata, który znała. Pozbawił ją wszystkiego, co ta posiadała, nawet jej ubrań, i poddał ją torturom, dając tym samym swojej ofierze do zrozumienia, że jest zupełnie i całkowicie zdana na jego łaskę. Następnie, jak podkreślił dr Hatcher, ważnym elementem było coś, co może zdawać się mniej istotne. Ale jest to odizolowanie zupełnie ofiary od światła słonecznego, trzymanie jej w zamknięciu, w ciemności, w tym wypadku w pudle. Bo to zupełnie zaburza rytm dobowy, dezorientuje ofiarę. Hooker kontrolował wszystkie potrzeby fizjologiczne. Colin to, kiedy ta jadła, piła, korzystała z toalety, znów powodując, że była zupełnie zdana na jego łaskę i na jego humory. Jeżeli Cameron był z Colin zadowolony, lub zwyczajnie w dobrym humorze, często lepiej ją traktował. Gdy Colin zrobiła coś źle, wiedziała, że spotka ją kara i gorsze traktowanie. Dlatego też z czasem próbowała mu się przypodobać. Zaczęła mówić mu, że go kocha, mówić o tym, że chce mieć z nim dzieci. Wszystko to miało prowadzić do polepszenia jej sytuacji. Ofiara uczy się które jej zachowania podobają się oprawcy i które są pożyteczne tym samym dla niej, a które wręcz przeciwnie. I z czasem sama modeluje swoje zachowanie tak, jak sprawca tego chce. Dodatkowo, jak zauważył dr Hatcher, Cameron groził nie tylko Colin, ale też jej rodzinie. Zagroził, że spotka ich los podobny do jej losu, co znowu jest dosyć podobne do tego, co obserwuje się w państwach totalitarnych, na przykład. Kiedy to nie tylko osoba, która sprzeciwia się reżimowi ponosi tego konsekwencje, ale też często jej rodzina. Analizując dalej, był w stanie w całkiem przystępny sposób wyjaśnić, dlaczego linia obrony Hookera nie miała sensu. Nawet jeżeli wydawało mu się i wyglądało to tak, że Colin w pewnym momencie po uprowadzeniu Godziła się na bycie jego niewolnicą i że została z nim dobrowolnie, to była to tylko iluzja. Z punktu widzenia Colin, ona nie miała innego wyboru. Następnie, w czasie procesu, przyszła pora na zeznanie Camerona Hookera, bo i oskarżony zeznawał w czasie tego procesu. I on znów przyznał się do uprowadzenia Colin w maju 1977 roku i zrelacjonował to mniej więcej w taki sam sposób, jak zrobiły to Colin i Janice. Zapytany o swoje pobudki, o to, co nim kierowało, odpowiedział: Realizowałem swoją fantazję, aby mieć niewolnicę, która nie mogła mi powiedzieć nie. Dalej jego wersja wydarzeń nie różniła się znacznie od tej przedstawionej przez Colin. Jak powiedział, nie znęcał się nad nią tak często, jak ona to przedstawiła. Dbał o nią i nawet na początku rozważał wypuszczenie jej, ponieważ sądził, że ta nie ma pojęcia. Jak on wygląda i gdzie mieszkają. Ale Colin gdzieś w tych pierwszych miesiącach po uprowadzeniu, miała mu powiedzieć, że wie dokładnie, gdzie są i jeżeli zostanie wypuszczona, to sprowadzi tutaj od razu policję. Porzucił więc pomysł wypuszczenia jej. Przyznał też, że w którymś momencie zakochał się w Colin i to zważał porzucenie Janice dla niej. Był przekonany, jak wyjaśnił, że i Colin podziela jego uczucia. Zapewnił, że wielokrotnie uwalniał kolin i chciał pozwolić jej odejść, ale ta zdecydowała się z nim zostać. Mówiła, że jest mu wdzięczna, ponieważ uprowadzając ją, uwolnił ją od nałogu narkotykowego. Bo Kolin rzeczywiście, jako nastolatka przed uprowadzeniem, brała narkotyki. Nie wiem, czy można mówić o uzależnieniu, ale brała je do jakiegoś stopnia. I teraz Cameron próbował przeforsować taką narrację, że uprowadzając ją, wyciągnął ją z nałogu i możliwie uratował jej życie. Gdy przysięgli zniknęli w końcu za drzwiami serii narad i rozpoczęło się oczekiwanie na podjęcie ich decyzji, wielu było przekonanych, że Hooker ujdzie z małym wyrokiem. Że zostanie może uznany winny uprowadzenia, ale wszystkie inne zarzuty zostaną oddalone. W końcu Colin Stan została z nim, najwyraźniej dobrowolnie. Ostatecznie 31 października 1985 roku, po kilku dniach narad, ława przysięgłych uznała Camrona Hooker'a winnym uprowadzenia, przetrzymywania i gwałtu. Winnym prawie wszystkich zarzuconych mu czynów. Później sędzia skazał go łącznie na 101 lat pozbawienia wolności. Taka liczba akurat 101. Ponieważ była to suma wyroków za każde przewinienie z osobna, czyli 25 za uprowadzenie, 60 za wszystkie przestępstwa na tle seksualnym itd. Słysząc to wszystko, Hooker był niewzruszony. Po wszystkim miał zwrócić się do swojego obrońcy, mówiąc: Podziękuj proszę sędziemu ode mnie. Będę teraz miał bibliotekę, siłownię i czas, aby się nimi cieszyć. To lepsze niż życie z tymi dwiema kobietami. Tak jakby to one zmuszały go do życia z nim, albo to one go uprowadziły, a nie na odwrót. Chyba jednak życie w więzieniu bez tych dwóch kobiet nie będzie mu tak zupełnie odpowiadać, bo dosyć szybko Cameron zacznie dzwonić do kolin z więzienia. Ta w końcu poprosi o zablokowanie mu możliwości kontaktowania się z nią. Kolinstan stan wróciła powoli do normalnego życia. O dziwo 7 lat niewoli nie odcisnęło na niej zbyt dużego piętna, jeżeli chodzi o jej zdrowie. Straciła spodą część włosów, które nigdy nie odrosły i miała dużo zębów do leczenia. Bywały miesiące, że ani razu nie było dane jej umyć zębów, do tego doszły problemy z kręgosłupem. Ale mimo wszystko, biorąc pod uwagę to, co przeszła, Colin wyszła z tego fizycznie, prawie że nienaruszona, inaczej sprawa miała się z psychiką. Bo przez długie lata Colin będzie cierpieć przez coś, co chyba mogę nazwać zespołem stresu pourazowego, mimo że ona tak tego nie nazwie. Ale, jak to już powiedziała, nie miała zamiaru pozwolić, aby Hooker dalej ją prześladował, nawet z więzienia, i aby dalej miał kontrolę nad jej życiem. Robiła i dalej robi wszystko, co możliwe, aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem. W roku 1987 powitała na świecie swoje pierwsze dziecko, córkę, bo Colleen marzyła o dziecku. Jeżeli chodzi o Janice Hooker, to ta od razu złożyła wniosek o rozwód. Przyznano jej też pełną opiekę nad córkami. Janice zmieniła nazwisko, jak przypuszczam, zmieniła też nazwisko swoich córek, i w latach 80. zaczęła chodzić na terapię, wróciła do szkoły i znalazła pracę. I rola Janice w tym wszystkim, pod niektórymi aspektami, jest najbardziej zastanawiająca. Łatwo zrozumieć mechanizmy, które zadziałały, i to, jak Colin została zastraszona do posłuszeństwa i do zostania przy swoim oprawcy. Ale trochę inaczej wszystko wyglądało z Janice, która przecież wiedziała, że firma to Bójda. I która była przez cały czas zdolna do tego, miała możliwość, aby w każdym momencie zabrać dzieci i odejść, albo pójść na policję. Zapytana później o to, jakim sposobem wytrzymała przy hukerze 10 lat, dlaczego tak długo zajęło jej powiedzenie czegoś i odejście, powiedziała takie słowa: Potrafiłam wyprzeć wszystko to, co złe, i skupić się na tym, co dobre. Bo zdaje się właśnie, że Janice czasem wręcz wypierała niektóre rzeczy, które działy się w ich domu i próbowała udawać, że nie istnieją. Nie ma oczywiście wątpliwości, że przynajmniej na początku Janice była ofiarą Camerona Hookera. Miała 15 lat, gdy wpadła w jego sidła. I mimo, że moim zdaniem przynajmniej przez większość małżeństwa Janice pozostała jego ofiarą, to wciąż do Pewnego stopnia również była oprawczynią Colin. Nie do takiego stopnia, oczywiście, jak Cameron Hooker, ponieważ nie ma chyba wątpliwości, że wszystko to, co się stało, stało się z jego inicjatywy. Gdyby Jane z nigdy go nie poznała, moim zdaniem szanse, że kiedykolwiek by kogoś uprowadziła, czy się na to osobę znęcała, są po prostu niskie. Ona po prostu była tą dającą się zmanipulować wspólniczką. I ten współudział, fakt, że. Nic nie powiedziała i pozwalała, aby to wszystko działo się tak długo, też poniekąd właśnie czyni ją oprawczynią, Colin. Bo to przecież też nie jest zawsze tak, że albo jesteśmy ofiarą, albo jesteśmy oprawcą i nie ma nic pomiędzy, albo jesteśmy dobrze, albo jesteśmy źli. Nic nigdy nie jest takie czarno-białe. Niektórzy sądzą, że Janice upiekło się, że nigdy nie poniosła żadnych konsekwencji tego wszystkiego, co się stało, że przyznano jej immunitet. Zastanawiam się, jak z tego wszystkiego wyszły jej córki. No bo co by nie było, w szczególności ta starsza na pewno pamiętała większość tych wydarzeń. Na pewno, gdy dorosła, zapoznała się z tą historią i wiedziała na przykład, że jako małe dziecko była obecna przy uprowadzeniu kolin i tak dalej. Mam nadzieję, że Kathy i Don poradziły sobie z tym wszystkim. Swoją drogą, Cameron Hooker wciąż siedzi w więzieniu, wciąż żyje. Ubiegał się niedawno o zwolenie warunkowe, ale tego mu odmówiono. Będzie się najprawdopodobniej ubiegał o nie dalej, ale osobiście mam nadzieję, że to nigdy nie zostanie mu przyznane. Obie, Colin i Janice wciąż żyją, obie mieszkają w Kalifornii, ale nie utrzymują ze sobą kontaktu. Colin powiedziała, że wybaczyła Janice i nie ma zamiaru chować do niej urazy. Ale jednocześnie rozpoznaję, że Janice była poniekąd współwinna temu wszystkiemu, co się stało, bo w ciągu tych siedmiu lat miała wiele okazji, wiele sposobności, aby coś powiedzieć, aby ją wypuścić, uratować, a zajęło jej to właśnie aż 7 lat. Jestem ciekawa, co sądzicie o postawie Janice i o całej historii ogólnie. Dzięki wszystkim, którzy dotrwali, dosłuchali do końca, to już jest koniec tej historii. Słyszymy się ponownie za tydzień w niedzielę, tym razem już w zupełnie innej historii. Dzięki raz jeszcze, trzymajcie się mocno, pa!